spać. Ja lubię o tobie śnić, spełnia marzenia. By obok ciebie być, oddam ci serce, oddam ci duszę swą, a ty bądź obok ze swoją wariatką. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Driver, jak to was w kolejnym odcinku ze Świętokrzyskiej Wsi. Dzisiaj jest ze mną Serwatkowski, który otwiera i zamyka drzwi przy 60. No cześć, witam serdecznie. Z pierwszego tłoczenia. Te drzwi się zaraz ci urwą ogólnie. Czekaj, maska tutaj też, bo muszę zależeć, bo piwo, nie wiem ile ja tam mam, bo... No nie, złe paliwo. Parach, powiem ci. O Jezu, ty patrz tu. Aha, dobra, to ty żeś otworzył te drzwi, dobra. Ja nic nie kliknąłem nawet. Dobra. Ja na dzisiejszym... Powiedz, co będziesz dzisiaj robił. Na dzisiejszym odcinku... Otwórz mi te drzwi. Aha. Czekaj, nie ten guzik. Na dzisiejszym odcinku będę sobie siał na wóz, a Iwer, to ja nie wiem, co będzie. Ja też będę siał na wóz, także lecimy do siebie. Tak. Na chałupę. Chałupy łyk. Dobra. Lecimy sobie. Jak widzicie, 6 rano, dopiero wstaliśmy. Tak, kiedy ranny staje o zorze, Pan Bóg zaorać dobrze może, znaczy no, tam dalej, no, nie wiem. A, ja szukam ciągnika, a ciągnik tam stoi w garażu. Spoko, spoko, no bo remont dan. Był. Remont? Remont, ten ciężarek był zajmowany, chyba. Remont? A nie, muszę założyć jednak ciężarek, dobra, cicho. Dobra, założony ciężarek, pali ma Ursusa. Nie, dzisiaj ma padać, więc tak trzeba się uwijać. Właśnie. Na wozy trzeba szybko posiać. Tak, jeszcze ja do Rivera dzisiaj zawitam. No tam ciężko, on ma o wiele więcej no jeszcze raz tyle więcej hektarów ode mnie. A ma tylko taki sam agregat jak ja, więc przyjadę pomóc. Tak samo jak z Orką było w ostatnim odcineczku. Ciężko jak zawsze. Powiem ci teraz, ty się je na wóz i powiem ci, że łatwo nie jest. Mokro. Zatapia mi się szkło, było to po środku tu w ogóle. Dobra, chyba poradzi ten. Jak widzicie, worki mamy, co w ostatnim odcinku serwatka były przywiezione. Tak, ja u siebie właśnie też u siebie zwaliłem worki. Wszystko dobrze, jak wszystko dobrze, to się dobrze kończy. Czekaj. No dlaczego ten worek mi ucieka, jak go otrzymam? Nie lubi cię. Czekaj, o nadsiewnik. No co za gówno! Zaraz mi serwatek będzie ładował normalnie te worki. Z czego ja to znam? Ja chętnie dobra. Jestem. Aha, bo tu u mnie to nie działa. Dobra, i tak muszę tak kliknąć, dobra. 14%. Jeden worek? No to ma 700 kila, ja mam 300. Dobra. O, zbliżam się do błota. A u ciebie jak? Kładłeś worek i musiałeś wciskać R, czy nie? Sam kładłem i od razu tam. A u mnie właśnie jest ten oryginalny siewnik i rozsiewacz i trzeba kłaść i ten i R wciskać. I muszę za każdym razem wyjść i wejść. Nie? Jeszcze te worki to normalnie zrogowace niepospolite. Leż tu. Dobra, jeszcze jeden worek wrzucę i lecimy na pole. A ci ile ubyło z tego pola? Co? Ile ci ubyło? Mi? Ja jeszcze nie skończyłem. Ale z rozsiewacza ile masz już? Mam połowę, a mam 60% jeszcze. Aha. Czyli akurat starczy mi jeden ten na ten. W sumie tam jadę tylko sobie 7 na godzinę, nie? No tak samo, czyli będziemy tutaj tempomacik trzeba ustawić, dobra. Albo 8 pojedziemy, żeby równo było. Tempy maćki, wio. Ole. Dobra. Pojen orka. Orka Ursusem. Powiem ci, że ten, że... A czym ty się... A ty Ursusem, ty małem teraz na wózku no, robisz, nie? Z turem, no. Za turem, znaczy no. Powiem wam szczerze, że trochę ta, wiesz, ten rozrzut jest za duży. Na ten się... Znaczy... No, dalej rozrzut, no. Wykazuje się. No. Ale zobaczę, może znajdę jakiś inny rozsiewacz.
Masz oryginalny, nie? No. Tu moment obsieję te pola dwa. Najpierw sobie to obsiejemy, bo tu będziemy później agregatowali. Ale tu przez błoto ledwo co idzie. Idzie jak dzik w 7 na godzinę pod górkę. Lepiej niż tamten Ursus. Ty. Nie, to Zetor, jo? Jo, Zetor. Już dawno się nie grało, nie pamiętam, ty. Czym ty się jesz na wóz? No Ursusem, a tamten drugi to Zetor, nie? No myślę, że Zetorem się jesz na wóz. Nie, bo już zapomniałem jak tamten drugi co to za marka tego drugiego ciągnika, ty. No! Kubota pewnie! Kubota. No, Kubota, nowy ciągnik. Kubota! Jo. Dobra, jak idzie, jak dzik normalny. Koła do połowy zatopione prawie. Te przednie kółka to prawie całe zatopione są. Przyczepa pełna nasion, wypełniona aż po brzegi. Jo. Dobra, bokiem, wjeżdżam, zatorem, obsiane będzie wszystko. O, jajka jeszcze do pozbierania są. Żeby sąsiad nie zajumał. Ty, ja najlepsze jest u mnie jedno, powiem ci. No. Wiesz, co u mnie jest najlepsze? No dawaj. Że ja tu nie mam wałka podczepionego, a mi się nie nawóz. Aha, to pozdro. A ja mam taki żółty, nowy. Widzę tutaj. Siewnik nie może widać, że jest ten zrobiony przed Jansa, że... Nie, nawozu nie ten. Wałka nie można podczepić pod niego. To nie jest Jans. No. Markowa firma, a widzisz, nawet nie zrobi wałka. Jo. Wałka nie radzą. Takie mędy, no. Oszczędzają. Na wszystkim, bad płata. Ojeny, tu takie duże błoto, 7 na godzinę idzie pod górkę. W błoto jak wpadł, 6 na godzinę, 5, 4. O, ale idzie jak dzik normalnie. Szczęśliwego nowego roku! Jeszcze trochę. O kurczę, no! Jeszcze musimy chwilę poczekać. Na nowy rok. Bo to Kubota jest. Kubota, Kuba ty nie zajeździsz. 15 minut odcinek, co? No zobaczymy. No, nawet mamy ten, bo tak zaczęliśmy dwie po szóstej. Tak wiemy jak ten. No nie właśnie, na jeden jest czas to. No więc spokojnie, jest wszystko ładnie, pięknie. Dopiero jedno pole mam rozsiane, te duże. Ja też już kończę to pierwsze. Ale tego drugiego nie będę zaczynał, żeby na odcinek mieć. Tamto drugie to później zasieję. No, dobry pomysł. No, tamto drugie to szybko rozsieje się, tamto drugie. To dobra, będziesz... tak. Ja jadę po agregat, będziemy agregatować. Musimy puk jeszcze rozpiąć. No, na początku twojego odcinka ten, powiem ci, że też, ja rozsieję pole, to drugie, od razu później, wstawimy ciągnik. Powiem ci, 15% rozsiewaczy zostało, jak obsiałem te duże pole. Ci. A miałem tam 54 bodajże. Dobra, opuszczamy. A jeszcze zgasić trzeba, zapomniałbym. Dobra, musimy jeszcze odczepić pług. I agregat podczepić. O, Zetur od razu odpalił. Dobra, na razie pod koło garażu postawimy go. Oj, sorry. Jest manualne odczepianie, przecież. To samo. A jest fajny mod, z Antonem ostatnio grałem, że nie pozwala nam podczepić z wewnątrz. A, wiem. Też na takim czymś... Z początku ten... W 15 chyba też coś podobnego było. No ja podeszli cały pak, nie? Bo mi też to dał. Że masz realny czas w grze, że też widzisz ile nagrywać, wiesz, nie? O co chodzi. No. Znaczy nie, że fajnie. Pracowany, więc trzeba będzie kiedyś to... Ogólnie to mój agregat to takie bardziej brony. No, znaczy też agregat, ma jakieś małe łapeczki. A to nie myślałem, że to brony. Dobra, my znowu na tym samym polu robimy. A tu drugie obok jest to... się dowiecie w następnych odcinkach, co będziemy tam robili. Do ciebie zajrzeć, wiesz?
Że sobie z tobą chwilę. Jak tam ci idzie, zobaczę. A już nawozu nie sieje. Mi został jeszcze trochę, ale to już mówię na odcinku, że zostawię. No, słyszę, klekotak, ty robisz... No, dobrze myślę, no. Jak fajnie chodzi, drrr, tak. Idzie ale... jak dzik. Kurde. Miota nim jak szatan. Ale lekko nie ma, ty. Siema, sąsiad. Takie dziwne szyby ma. No, mówię, no, że te szyby są takie średnie. Ten traktor. No, nie, takie białe, nie, jak się zabrudzą, to w ogóle. Mgła. Dobrze, że jeszcze nie pada, ty. Jo, i tak padać będzie gdzieś tak przypowiadanie na 12 dopiero. Łek, szaki tu nas zawaliły. Serio, tak ci średnio to idzie. Chyba, no, pomyślałem na odcinku, żeby te zacząć pole, ale chyba ci pomogę też z tym trochę, wiesz? No to zobaczymy. No serio, ty się jeden nie wiesz tutaj. Ty na około wyjdziu. No ja najpierw sobie zrobię poprzeczniak tutaj, żeby ten... To jakoś to... Ja nie wnikam. Muszę sobie poszukać jakiegoś innego agregatu, zobacz jak on bierze. No akurat tak fajnie. Ale tu zobacz po tej stronie, co wysiadłeś. Nie, bo tak się trafiło akurat. No wiem o co chodzi, ale taki trochę za mały na te, do tego ciągnika ten agregat, nie? Mieliśmy lepszy. Właśnie. Nawet, nie? No bardzo fajny agregat. Tak, tylko coś tam nie tak pykło z nim. Kurwa, pod tą skarbę podjechał, Jezu. Dobra, gnaj sznyla. Idzie malina, firmowy samochód, firmowe paliwo. O, 14 na godzinę poszedł. Zaraz wypadnę z tego. Wypadnie z toru, jo. Z torów, ja. 15 na godzinę. Jaka dzicz. Pałki ci tam nie wypadły? Nie żyją. Ja bym tam się bał. Mogę włączyć lampkę, nie mogę włączyć lampkę. Fajna animacja tego, zobacz tego agregaciku. Takie fajne małe te zostawia. Oglądałem te małe takie te pierdolniki, no. Nie tak jak Gruber. No. Ty, ostatnio se gruberowałem, ty, ale kozacznie, dawno nie gruberowałem w farmingu, nie? No. I tak wiesz sobie na spokojnie, 13 na godzinę, nie? Powiem ci konkretna robota. Sąsiad tam chyba nagrywa. Patrz sobie tam tak ogarnię. Sąsiad, podeślij kanał. Jaki ty masz, bo ja nie znam. Ja Serwatek się nazywam, dzień dobry, taki mało dzień znam. Dzień dobry. Serwatek TV? I Serwatek i Poezes. A to ten pan od tych fendów? Tak, to ten pan od tych fendów. Co tam ten fend z takim dużym rozrzutnikiem? Podczepia do 260-konnego ciągnika rozrzutnik 6-tonowy, więc... Ja, ocie babka. Ty, ja nie chcę nic mówić, ale nie wiem, czy ty nie wpadniesz. Nie, na radę. Bo to mój ciągnik, 5 na godzinę. Tak średnio było. Ty, ale ty jakąś utratą mocy masz w ciągniku. Ty taki mały agregat, nie? To ciapek powinien, kurde, jakoś jechać z tym. Ten agregat, ten ciągnik w ogóle taki słaby jest. Co ci mówiłem już o nim. Dobra, ale słuchaj, ty... Mapa ta ogólnie wymagająca pod względem ciągników, nie? No tak, ale ten ciągnik i tak jest za mały. Fajny jest. Ja jaki mam? Kurde. No. Się nie odzywaj, bo ty masz tak fajnie. Good. Teraz jak wpadnie papa. O, ale wyszedł. Dobra. Do 8. Do 8 tylko zwolnił. Sąsiad, uważaj, żebyś pod koła nie wpadł. O. Nie mogę wyjść. Stopa, weź się tabni. Nie, dobra. Sąsiada wciągnęło. Pod młot teraz sąsiadka będzie robiła nam, pomagała. Sąsiada wciągnęło. Sąsiada wciągnęło, teraz sąsiadka jest. Będzie chodziła po polu. Dobra, wychłaś ciągnika, kończymy to dzisiaj, co? Dobra, jeszcze pojadę w jedną stronę i wtedy kończymy. Na spok. W to mi z powrotem, żeby było około tych 15 minut. Ty. No dokładnie. Pum, 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 pum. Serwatkowski. Pa, jaki idzie mój traktor.
Lepiej niż twój Ursus. Co lepiej niż mój Ursus? No, mój Zetor lepiej idzie niż twój Ursus. No tak, a ty masz zarejestrowanego w ogóle? Zrobimy na odcinku kiedyś przyciąganie. Mocniejszy, twój Zetor czy mój Ursus? Holem. O, good. Hol leży u mnie w warsztacie. Ha, kurde. Myślę, jakie będą kolejne odcinki, nie? Co ja myślę, żeby zrobić? Ole, idzie. Będzie przeciąganie. Który mocniejszy? Dobra, po tej stronie to zaraz zakończymy, dojedziemy tylko pod górę. Także na spokojnie. A, nie, biegu, dobra, nic nie mówię. Dokończymy sobie później. Tak, dokładnie. Więc co? No to kończymy, nie? Czekaj, bo ręczny nie zaciągnięty. Dobra, opuść agregat. Zgaś traktor. Zakotwicz go. Co? Zakotwicz go, nie? Żeby... Dobra, nie zjedzie chyba. Chyba. Ręczny zaciągnięty. Także co? No. Było good. Ten znowu drzwi otwiera. Przez ciebie przenikają, weź odsuń się. Nie, widzę, o to mi chodzi. Także my dziękujemy za ten odcineczek. Subskrybujcie, łapkujcie, wpadajcie do serwatka. No, dobra. Dobrze? Pożegnasz się? O, jeszcze mogę odczepić, dobra. Pożegnasz się? No. Tak, trzymajcie się, cześć. Cześć.